Więc jak mówiłem, na 750 tysięcy ludzi, mieszkańców było około 150 tysięcy, może 160, może tak, coś koło tego. Żydzi, Niemcy ich zamykali w gettach, ale przed wojną Żydzi też lubili getta. Wprawdzie nie robione przez okupanta, ale oni sami robili getta. Przecież ta nazwa getto pochodzi stąd, że Żydzi w miastach nie mieli swojego państwa, byli w diasporze po całym świecie, ale oni w miastach, gdzie mieszkali, to gromadzili się w getcie. Oni sami robili, tworzyli swoje getto i przeważnie starali się nie mieszkać poza tym gettem, tylko właśnie w getcie. I podobnie było w Łodzi. Dzielnica żydowska to była północna dzielnica, okolice Małuckiego Rynku mniej więcej. Poza, tutaj idąc od południowej części miasta w stronę Placu Wolności, to żydowska dzielnica się zaczynała właściwie od Placu Wolności, może jedna ulica wcześniej. Jeszcze na ulicy Zawadzkiej, to dzisiaj pewno jest Więckowskiego, zdaje się nazywa. Przecież nie jestem pewien, bo ona też zmieniała w moim życiu cztery razy, zdaje się nazwy. Jeszcze były sklepy żydowskie. Moja mama szyła na przykład nam te piękne mundurki szkolne, właśnie u krawca Żyda. I nie było pod tym względem żadnych przesądów. Tam się szyło, gdzie było, gdzie dobrze szył i za drogę nie brał. Tam się szyło. Więc Żydzi byli zgromadzeni w tej dzielnicy żydowskiej. Było ich 150 tysięcy, ale oni nie wypływali na dzielnicę polską. Można było po Piotrkowskiej chodzić cały wieczór i się nie spotkało Żyda, bo oni tam nie chodzili na deptak. Oni chodzili w swojej dzielnicy na deptak i tam żyli, tam mieli te swoje kościoły, czyli bożnice, synagogi. Najbardziej wysunięta tutaj w dzielnicę polską była jedna na rogu Kościuszki i dzisiejszej Nartowicza, tak? Czyli jak ona się nazywa? Andrzeja, tak? Nie. Struga. Przedłużenie Nartowicza, ale na wschód, to jak się nazywa od Piotrkowskiej? Zielona. Zielona, o, Zielona. Więc na rogu Zielonej i Kościuszki tam była wielka synagoga. A to jedyna taka właśnie wysunięta tutaj w stronę Śródmieścia. Tam nawet na murze, zdaje się, jest wymalowana ta synagoga. Więc w ten sposób myśmy z tymi ortodoksyjnymi Żydami, to myśmy nie mieli prawie żadnego kontaktu. No chyba właśnie do sklepu jakiegoś gdzieś tam poszło czy coś. Przecież chodzić można było wszędzie swobodnie. Myśmy sobie przechodzili przez dzielnicę żydowską, a oni mogli przejść przez Polską. Ale ci Żydzi ortodoksyjni, którzy chodzili w chałatach, w myckach i z pejsami takimi zakręconymi, to oni się nie zapuszczali w polską dzielnicę, bo dziwnie wyglądali w tej dzielnicy, prawda? Nikt ich nie prześladował. Dziś się wspomina, nie wiem, z jakimś upodobaniem specjalnym ekscesy, jakie się pojawiły pod koniec, tak w latach, ja wiem, pod koniec lat 30. ze strony Obozu Narodowo-Radykalnego, który był maleńką taką partyjką, nie mającą nic wspólnego ze Stronnictwem Narodowym, to o tym się mówi, prawda? Jak tam gdzieś w czasie okupacji, na wsi gdzieś tam pod siedzeniem przez Niemców
jacyś ogłupiali chłopi tam zabili paru Żydów, to z tego się robi na cały świat historię, prawda? Filmy się robi i na cały świat propagandę. A to by, a przed wojną takich rzeczy nie było. Ja przeżyłem 18 lat w międzywojennej Polsce i ja nie trafiłem ani nie słyszałem o żadnym pogromie, ani o żadnej, żeby jeden Żyd chociaż został gdzieś zabity. Nie było takiego przypadku w ogóle. Najwyżej gdzieś tam się potłukli, prawda, z Polakami, ale to były wypadki bardzo, bardzo rzadkie.